Jak zapowiedzieli, tak w piątek zrobili. Dokładnie tydzień po prowadzonej przy wiadukcie akcji informacyjnej kilkudziesięciu mieszkańców osiedla Piaski wróciło na ulicę Zegrzyńską. Nie był to może bunt rekordowo wielkiego formatu, ale tym razem wolę poszerzenia drogi wyrazili oni znacznie dobitniej. Dzisiaj będziemy chodzili po jezdni w miejscu do tego przeznaczonym, po przejściu nieoznakowanym, po to, żeby troszeczkę utrudnić no kierowcom też, ale jednocześnie przekonać i prosić wsparcie kierowców, którzy w tym czasie się zatrzymają. A zatrzymać się chcąc, nie chcąc musieli. Demonstrujący mieszkańcy, korzystając z asysty policji i miejskich strażników, blokowali zebrę w 2-3-minutowych turach. Czyli jak na tego typu akcje dość krótko, to jednak tylko ostrzeżenie. Jeżeli nie zmieni stanowiska Krajowa Dyrekcja na zasadzie dobrego gospodarza tej drogi, to naprawdę rozwiniemy taki proces, że zakorkujemy tą drogę zupełnie. Ewentualną eskalację protestu odczują rzecz jasna nie tylko legionowianie. Mimo to i samorządowcy, i członkowie Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski odpuszczać ani myślą. Z tej drogi równie chętnie korzystają mieszkańcy powiatów warszawskich, jak również powiatu pułtuskiego i nowodworskiego. Przypominam również, że to jest droga, która bezpośrednio wiedzie na Mazury, jak również na Zalew Zegrzyński. Dlatego mamy nadzieję, że ten protest pokaże, jak ważna jest ta droga i jak wiele osób z tej drogi korzysta. Jeśli efekty nacisku na ministerialnych decydentów mierzyć zainteresowaniem mediów, kolejna odsłona walki o rozbudowę krajówki była sukcesem. Sądząc choćby po obecności publicznej telewizji, systematycznie ono rośnie. I to się zapewne nie zmieni, bo organizatorzy akcji Stop Korkom na drodze krajowej nr 61 tak dla przebudowy zapowiadają, że będą ją prowadzili aż do skutku.